Niespodzianka, breaking news, łamiąca wiadomość, chciałoby się powiedzieć. Oto proszę Państwa, jest. Jest instrukcja. Kościół ma instrukcję, jak postępować, aby się oczyścić. Jak postępować z kapłanem, który współżyje z innym kapłanem albo z mężczyzną, albo z chłopakiem, albo z młodzieńcem. Kościół ma w końcu instrukcję w sprawie tak zwanego molestowania seksualnego. Dzień Boże, To jest program Ja, Katolik na kanale PCH24 TV. Jest z nami figura św. Michała Archanioła, jak zwykle, mam nadzieję, że i ze mną on, i z Państwem też jest. Drodzy Państwo, takie pytanie. Co łączy sprawy kardynała, czy byłego kardynała Makkarika, ojca Marcela Masiala de Golado. Co łączy sprawę arcybiskupa Peca ze sprawą domniemanego ukrywania przez biskupa bielsko a także przez, czy nie podjęcia sprawy, przez kardynała Dziewisza. Co łączy cały drugi film Braci Sekielskich i trzy czwarte pierwszego filmu Braci Sekielskich i jeszcze w dodatku film Kler. Co to wszystko łączy? Państwo powiedzą, o, o sprawa skandali e, seksualnych w kościele. A jakbyśmy byli bardziej precyzyjni, to co te kwestie łączy? Łączy je homoseksualizm sprawców, albo domniemanych sprawców, bo w niektórych przypadkach cały czas nie mamy wyroków, tylko podejrzenia, poszlaki i zeznania. Ale w większości tych spraw mamy wyroki, nawet czasem przyznania się do winy. To homoseksualizm winnych, drodzy Państwo. Zalęgła się w kościele homoseksualna mafia. I państwo to wiedzą. Państwo wiedzą to już, ponieważ na kanale PCH24TV mówimy o tym od powstania tego kanału. Na portalu PH24 jeszcze dłużej o tym mówimy, bo ten portal istnieje dłużej niż ten kanał. Drodzy Państwo, ale przecież to nie jest tak, że spośród e, kilkudziesięciu mężczyzn, z którymi miał współżyć Marcel Maciel de Golado, albo z kilkudziesięciu mężczyzn, z którymi miał w jakikolwiek sposób naganny obcować były już kardynał Theodor McCarrick. Wszyscy zgłosili się do prokuratury, czy do kościoła z pretensjami. Nawet nie połowa. Nawet nie 20%. Ale mniejszość. Oczywiście część z tych, którzy się nie zgłosili, wstydzą się tego. Jest poraniona i to oczywiste, że się z tym nie y, będą obnosić. I mogą nie chcieć o tym mówić, to jasne. Ale niestety mamy podejrzenie graniczące z pewnością, że w znacznym procencie, w znacznej większości tym innym mężczyznom mówię wyłącznie o tych dorosłych mężczyznach, świadomych, tych, z którymi prawo cywilne dopuszcza obcowanie płciowe że tego albo chciała. Albo im się to przynajmniej podobało, nie przeszkadzało, lub chcieli w ten sposób coś ugrać. Mówię wyłącznie o dorosłych, podkreślam. Problem homoseksualizmu wśród duchownych istnieje co najmniej od kilkudziesięciu lat, znowu w Kościele, znowu, bo już kiedyś tę plagę musieliśmy jako Kościół święty zwalczyć. Oczywiście istnieje, podkreślam to i tym się zajmują inne media, również problem pedofilii. A także pedofilii wobec dziewczynek nie tylko wobec chłopców, bo wiemy, że raporty czy yy, amerykańskich mediów i to w sprawie yy, tak zwanego Boston Globe, tak? czyli to yy, ta akcja, która dostała yy, nawet na jej podstawie film yy, Oscara dostał, tak, w, yy, kilka lat temu, yy, i w sprawie MacCarica, czyli to już nowa sytuacja, i akcja z Australii. W lat 80. też niedawno ujawniona. Wszystko to w 80% dotyczyło chłopców i to często powyżej 13 roku życia, kiedy już narządy te płciowe mężczyzna, młody chłopak wygląda już jak mężczyzna. To o tym wszystkim naprawdę wiele razy sobie mówiliśmy i Państwo już to wiedzą. Jest też pedofila wobec dziewczynek, jest też wobec młodszych chłopców, to są jeszcze więksi zwyrodnialcy, ale teraz się zajmiemy lawendową mafią w kościele która jest, niestety, ponownie. Można więc powiedzieć, proszę Państwa, że oto na naszych oczach słudzy źli i nieużyteczni próbują przemienić świątynię pańską w jaskinie zbójców i zboczeńców. Czy my, świeccy, a ten portal prowadzony jest przez świeckich, wraz z, z wiernymi Chrystusowi i papiestwu duchownymi, biskupami i kardynałami, mamy stać obojętnie? Nie sądzę. Czy może powinniśmy sięgnąć do instrukcji, o których tak wiele się dzisiaj mówi? Co zrobić z tym problemem? Papież zwołuje synody, dziennikarze mediów katolickich zastanawiają się, co zrobić. Dziennikarze mediów świeckich najchętniej by nas wszystkich pozamykali, i katolików, ale w pierwszej kolejności kapłanów, rzecz jasna, co chwilę ujawniając jakieś to nowe skandale, które nierzadko okazują się prawdziwe. Wiele mówi się o tym, że Kościół musi się oczyścić, przyjąć właśnie nowe jakieś zasady. I oczywiście Kościół musi się oczyścić. Ale czy te zasady oczyszczania go muszą być koniecznie nowe? Czy Kościół już w swojej historii nie miał tego samego problemu kiedyś? Otóż miał. Skala była inna, bo i czasy były inne. Media były zupełnie inne, to znaczy ich nie było. Mówię bowiem o tym, że Kościół już tysiąc lat temu miał konkretną odpowiedź i konkretną instrukcję, które dzisiaj tak. Żywiołowo podobno poszukuje. A i wcześniej niż tysiąc lat temu, bo i 1600 lat temu miał już pewne podpowiedzi, jak traktować homoseksualistów w sutannach, nazywanych wówczas jeszcze wtedy sodomitami. Wtedy jeszcze YouTube nie istniał, więc wolno było tego słowa używać. Ja go też dzisiaj użyję w kontekstach e, cytatów, które mam dla Państwa przygotowane. Natomiast czy ten program przetrwa na YouTubie? Tego oczywiście nie wiemy. Proszę Państwa, dzisiaj przywołamy fragmenty słynnej Księgi Gomory Piotra Damianiego. Dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli o św. Piotrze Damianim, przypomnę: mnich, prawnik, biskup, kardynał, a także doktor kościoła, żyjący w XI wieku. My żyjemy w XXI wieku, a więc od czasu śmierci św. Piotra Damianiego minęło prawie, prawie 1000 lat 950. Wzywa on do zdecydowanej rozprawy z wołającym o pomstę do nieba grzechem, który pleni się wtedy wśród duchowieństwa, powodując, jak pisze, straszliwe spustoszenie i zgorszenie. I proszę Państwa, garść cytatów, plus komentarze, rzecz jasna, bo to jest jednak program komentatorski. Pisze święty Piotr Damiani, co następuje: Zakorzenił się zaś pośród nas, kapłanów, Pewien niegodziwy i wielce haniebny występek. Jeżeli nie sprzeciwi mu się co rychlej ręka surowej nagany, to z pewnością miecz boskiego gniewu, gotów do potężnego ataku, zadziała na zgubę wielu. I drodzy Państwo, tu taka uwaga, to też już parę razy powtarzałem. Piotr Skarga pisał, że odstępstwo od wiary, również moralne, na pewno miał na myśli, Pan Bóg mieczem pogańskim każe. Być może te media dzisiejsze, które nasz Kościół rozwałkowują, wykorzystując grzechy niektórych ludzi Kościoła, rzeczywiście tym mieczem pogańskim jest. Jak tutaj pisze święty Piotr Damiani, Boski Gniew gotów do potężnego ataku zadziałać na zgubę wielu. Ach biada! Wstyd o tym mówić! Wstyd tak haniebną obrzydliwość powierzać świętym uszom! Jeśli jednak medyk będzie się bał smrodu rany, to kto zadba o to, by ją wypalić? Jeśli ten, kto ma leczyć, będzie czuł obrzydzenie, to kto przywróci chorym sercom ich dobry stan? Oto więc rak sodomskiej nieczystości tak się szerzy w stanie duchownym, a nawet jak okrutna bestia w Chrystusowej owczarni? Z tak zuchwałą wolnością się sroży, że dla wielu, o ileż zbawienniej byłoby poddać się pod jarzmo świeckiego wojska, niż pod osłoną religii oddać się żelaznemu prawu diabelskiej tyranii. Lepiej byłoby w świeckim odzieniu samemu zginąć niż odmieniwszy szatę, ale nie umysł, również innych pociągnąć ku zgubie. Zaświadcza prawda Jezus Chrystus, który mówi, kto zgorszyłby jednego z tych maluczkich, lepiej byłoby, aby kamień młyński zawieszono u jego szyi i pogrążono w głębokościach morza. Drodzy Państwo, teraz przeczytam fragment dotyczący tego, co się stało 900 lat później po napisaniu tych słów. Jak to możliwe, zapytają Państwo, a ja odpowiem, że chodzi o instrukcję Benedykta XVI o tym, aby do. Seminariów duchownych jednak kapłanów, czy kapłanów, młodych ludzi, którzy chcą być kapłanami, nie przyjmować, jeżeli podczas obserwacji, a w seminarium jest na to 6 lat, a przed seminarium też są pewne formy obserwacji, wykażą podejrzenie, że są osobami o skłonnościach homoseksualnych. Pisze święty Piotr Damiani prawie 1000 lat temu. Lecz jak się nam wydaje, jest wielce niestosowne, aby ci, którzy z przyzwyczajenia szepcą, szpecą, przepraszam, szpecą się taką ropiejącą zgnilizną, byli wynoszeni ku godności duchownej lub ważyli się pozostać na swym stanowisku, jeśli już zostaną wyświęceni. Ta bowiem obrzydliwość nie bez racji uważana jest za najgorszą pośród pozostałych przewinień, gdyż możemy przeczytać, że wszechmogący Bóg uważa to za wciąż tak samo odrażające. A nawet zanim założył wędzidło pozostałym występkom, ten właśnie potępił karą surowej pomsty. Po co bowiem mamy milczeć, że zniszczył Sodomę i Gomorę, czyli dwa niebyle jakie miasta i wszystkie sąsiednie okolice, spuszczając z nieba ogień i siarkę? I kolejny fragment ze św. Piotra Damianiego. Proszę wytężyć uwagę. Otóż jasno tu można wnioskować, że każdy mężczyzna, który pokłada się z mężczyzną, spółkując z nim jak kobietą, nawet jeśli wyróżniałby się uczciwymi obyczajami, jeśli gorliwie poświęcałby się lekturze psalmów i jaśniał umiłowaniem modlitwy i w ogóle prowadził pobożne życie według świadectwa wiarygodnej opinii, może nawet uzyskać pełne przebaczenie dla swej winy, lecz w żadnym wypadku nie pozwala mu się dążyć do godności kościelnych. I teraz proszę Państwa pytanie. Jak się te słowa mają do słów takich? Ym, czy jeśli ktoś jest gejem i szuka Boga, to kimże ja jestem, żeby go osądzać? Różnią się te słowa, prawda? No, ale to Państwo sami sobie odpowiedzą na pytanie, które z nich są bardziej na miejscu. Dzisiaj wiele się mówi o odpowiedzialności przełożonych, bo wiele z tych spraw dotyczących skandali w kościele dotyczą nie tylko tego, co konkretny kapłan komuś zrobił, czy to dziecku, czy dorastającemu chłopcu, czy klerykowi, czy innemu mężczyźnie, ale też o tym, że przełożeni mają w zwyczaju nie karać takich kapłanów, a jeżeli karać, to w sposób zupełnie nieadekwatny, bo na przykład tym słynnym już przenoszeniem z parafii do parafii. A święty Piotr Damiani pisze o straszliwej wręcz, Odpowiedzialności przełożonych, o tym, jak ogromna i jak przerażająca odpowiedzialność na nich ciąży w takiej sytuacji. I to jest jak najbardziej na nasze czas. Komu więcej dano? Od tego więcej się będzie wymagać. Jeśli bowiem człowiek uczony hańby zasady kościelnej dyscypliny, dziwne byłoby, gdyby zachował je ignorant. Gdy bowiem ktokolwiek wykształcony bez zachowania należytego porządku zostaje wywiedziony ku świętej godności. To, jak się wydaje, przeciera ścieżkę błędu, na którą sam wkroczył. Dla tych, że się tak wyrażę, bardziej prostodusznych, którzy w pewnym sensie pozostają za nim w tyle, aby ją wydeptali zarozumiałą stopą pychy. Jest godzin osądzenia nie tylko dlatego, że zgrzeszył, lecz także dlatego, że swym zuchwałym przykładem nawet zachęcił innych do współzawodnictwa w grzechu. Niech słuchają, opieszali zwierzchnicy duchownych i kapłanów. Niech słuchają, a choćby byli pewni siebie, niechaj się boją, że będą uczestnikami cudzej winy. Oczywiście tacy, którzy przymykają oko na wymagające poprawy grzechy podwładnych i nierozważnym milczeniem dają podwładnym swobodę grzeszenia. Niechaj słuchają, powiadam, i roztropnie pojmą, że jednakowo godni są śmierci nie tylko ci, którzy to czynią, ale i ci, którzy przyzwalają czyniącym. Lecz cóż to za niesłychana zbrodnia! Cóż za występek godzin opłakania całym zdrojem łez! Jeśli mają być ukarani śmiercią ci, którzy przyzwalają czyniącym te rzeczy, jakąż godną karę można wymyślić dla tych, którzy dopuszczają się ze swymi duchownymi synami takich niegodziwości godnych ostatecznego potępienia? No właśnie, bo media świeckie będą nam mówiły o tych sprawach świeckich i w wielu wypadkach niestety mają rację, ale my musimy pamiętać jeszcze o tym, że istnieją sakramenty święte, pełnione. Tymi samymi rękami, którymi popełniane są te straszliwe grzechy, u tych kapłanów, u których możemy to stwierdzić na pewno tych członków lawendowej mafii w kościele, których tutaj Święty Piotr Damiani nazywa sodomitami. Teraz będzie fragment ze Świętego Piotra Damianiego dla tych wszystkich z Państwa, którzy pytają mnie mailowo, na Facebooku i w inny sposób, ale też dla masy znajomych, z którymi się widuję i którzy telefonują, pytają. Jak to jest możliwe, że uchował się taki człowiek w kościele, na przykład ma 80 lat, czy 97, był homoseksualistą, czy jest homoseksualistą, do tego swojego homoseksualizmu skłania innych, lub jest skłaniany przez innych, i cały czas odprawia mrze świętą. Co w tej głowie musi być? Błogosławi tą dłonią, odpuszcza grzechy. Co tam się dzieje? I pisze święty Piotr Damiani, tak. Nie cierpię bowiem, aby pozostawało w ukryciu, że niektórzy, nasyceni jadem tej zbrodni, gdy jakoby czują skruche serca, spowiadają się sobie nawzajem. Spowiadają się sobie nawzajem. Aby wina nie doszła do wiadomości innych, skoro wstyd im wobec ludzi, to ci, którzy są winni, sami stają się sędziami. Okazują sobie nawzajem na przemian nierozsądną pobłażliwość, której każdy z nich pragnie, by mu została udzielona. Wskutek tego spowiadają się z wielkich przewinień, a jednak ani twarze nie bledną od postu, ani ciała nie wysychają od chudości. Lecz oto mówię do ciebie osobiście, kimkolwiek jesteś, sodomito. Czy dlatego nie chcesz wyznawać popełnionych rzeczy mężom żyjącym według ducha, że boisz się utracić godność kościelną? Lecz o ile zdrowiej jest znieść doczesną hańbę na oczach ludzkich, aniżeli otrzymać wieczystą karę przed trybunałem najwyższego sędziego? Oto mówię do ciebie osobiście, kimkolwiek jesteś sodomito, tak zwraca się do innych kapłanów, do kapłanów żyjących w sposób niegodny kapłaństwa, niegodny katolika, niegodny mężczyzny. Święty Piotr Damiani. I to jest mocny argument, ale czy on gdzieś dzisiaj pada, drodzy Państwo? Jeżeli przyjrzymy się, no bo w sprawach mediów świeckich, to no nie oszukujmy się, tutaj argument spójścia do nieba nie będzie padał, ale w mediach katolickich. Czy gdzie, gdziekolwiek pada argument mówiący o tym, że ty kapłanie się nawróć czym prędzej, bo do nieba nie pójdziesz. Przeproś, uczyń. I jeszcze inne rzeczy, o których tutaj pisze Piotr Zamiani wykonaj. Bo Bóg cię osądzi. Kimkolwiek jesteś, Sodomito w sutannie, jest was mniejszość, to oczywiste. No ale potraficie się zorganizować. udowadniają to kolejne raporty, kolejne publikacje książkowe, kolejne filmy. Potraficie się zorganizować. To też jest uczynek miłosierdzia dla takiego ciężkiego grzesznika, te słowa Piotra Damianiego. Muszą Państwo też wiedzieć, że w czasie, w którym żył święty Piotr Damiani, karę homoseksualizmu czy czynów sodomickich między mężczyznami karano 25 latami, na przykład mówię o prawie kanonicznym, niemożności przystępowania do sakramentów. 25 lat. I pisze Piotr Damiani w sprawie kapłanów, duchownych, mnichów. Tak, to pisze święty Piotr Damiani, który naprawdę jest tam dzisiaj w Kościele 100 razy bardziej potrzebny niż niektórzy wyniesieni po Soborze Watykańskim II do chwały Ołtarzy święci. Jego wstawiennictwo. Jeśli więc jakikolwiek świecki winien tego haniebnego czynu dopuszczany jest do wspólnoty modlitewnej, ale nie do przyjmowania sakramentów ołtarza po 25 latach pokutowania... To jakim prawem duchownym ma być uznany za godnego nie tylko przyjmować, ale nawet ofiarowywać i konsekrować święte tajemnice? Skoro ten, kto jako wchodzący przez szeroką bramę świata mniej zgrzeszył, nie jest godzien przyjmować ustami niebiańskiego daru Eucharystii? Jakże ten może dotykać owej straszliwej tajemnicy z brukanymi rękoma? Ale marzyłby się taki święty Piotr zamianie dzisiaj. Mówi wprost. Tenże wielki doktor kościoła, że dla takiego człowieka nie ma miejsca wśród modlących się, a, dopiero, a co dopiero wśród tych, którzy tę ofiarę najświętszą sprawują. Cytuję również święty Piotr Damiani, innego doktora kościoła, świętego Bazylego. Święty Bazyli żył w IV wieku, a więc 1600 lat temu. Kościół święty uznał go w swojej mądrości. Właśnie za doktora Kościoła, aby nauczał nas po wsze czasy Jego przykład i jego pisma, tak jak świętego Piotra Damianiego. Nie jest tak, że w 2020 to już się nie liczy, bo był sobór, bo jest pontyfikat taki, a nie inny, bo są media katolickie wydawane na ekologicznym papierze i tak dalej, tak? Nie. To są doktorzy Kościoła. I z połowy IV wieku mamy. Kolejną instrukcję bardzo szczegółową, bardzo szczegółową, zaraz Państwo się przekonają, która wskazuje, że Kościół wcale nie musi dzisiaj organizować synodów, zjazdów, szefów konferencji, episkopatów, telekonferencji, obszernych raportów, bo ma konkretną instrukcję, co zrobić z takimi kapłanami, z takimi duchownymi. Chcecie Państwo wiedzieć? Proszę bardzo. Powiada bowiem święty Bazylii. Duchowny bądź mnich, molestujący młodzieńców lub chłopców, który zostanie przyłapany na pocałunku albo w jakichkolwiek brzydkich okolicznościach, będzie publicznie wychłostany, utraci tonsurę, ogoli mu się szpetnie głowę, pomarzy mu się twarz śliną, spętany żelaznymi kajdanami. Przez 6 miesięcy będzie nękany u więzienia, a 3 dni w każdym tygodniu wieczorem pozbawiony będzie chleba jęczmiennego. Potem przez następne 6 miesięcy Przebywając w wydzielonym pomieszczeniu pod nadzorem ojca duchownego, oddając się pracy fizycznej i modlitwie, ma być zawsze pod strażą dwóch braci żyjących według ducha, aby jego niegodziwa mowa lub rada nie mogła mieć znów przystępu do młodzieńców. Konkret? To jeszcze raz, żeby Państwo nie musieli tego przewijać. Przeczytam. Duchowny bądź mnich molestujący młodzieńców lub chłopców, który zostanie przyłapany na pocałunku albo w jakichkolwiek brzydkich okolicznościach będzie publicznie wychłostany i utraci tonsurę, ogoli mu się szpetnie głowę, pomarzy mu się twarz śliną, spętany żelaznymi kajdanami przez 6 miesięcy będzie nękany udręką więzienia, a trzy dni w każdym tygodniu wieczorem pozbawiony będzie chleba jęczmiennego. Potem przez następne 6 miesięcy, przebywając w wydzielonym pomieszczeniu pod nadzorem ojca duchownego, oddając się pracy fizycznej i modlitwie, ma być zawsze pod strażą dwóch braci żyjących według ducha, aby jego niegodziwa mowa lub rada nie mogła mieć znów przystępu do... Młodzieńców. Jest to odrobinę bardziej radykalna kara niż przeniesienie na inną parafię. Albo do pracy w Nie Już kuria, o której mówię, wie. O której mówię, prawda? Albo na studia do Rzymu. To sprawia kłopot. A on potem ciach, ciach, ciach i tam jest wicesekretarzem kongregacji nauki wiary. No, były takie historie. Proszę Państwa, ale żeby, żeby się zastosować do tego typu rad, biskupi muszą mieć przede wszystkim poczucie, że grzech homoseksualizmu, czynów homoseksualnych, czy to z innym księdzem, czy to ze świeckim mężczyzną, czy to z klerykiem, czy to kleryków między sobą, czy to ze starszym ministrantem, czy to ze młodszym ministrantem. To jest grzech, okropny, wołający o pomstę do nieba. Tak cały czas stoi w katechizmie. No ale, jeżeli my będziemy dzisiaj rozmięczać naukę Kościoła o czynach homoseksualnych i o ich skrajnej grzeszności, to dokąd dojdziemy? No to właśnie do przesuwania kolegi do Rzymu, albo na inną parafię. Już, to już jest osławiony przykład. Dotyczy mniejszości. Cały czas będę się trzymał tej nadziei. Bo wielu kapłanów, również nas słuchających, większość zapewne, to pobożni duchowni, zwłaszcza w Polsce, którzy kochają Boga i w życiu by się brzydzą się tym, o czym w ogóle tutaj mówimy. To oczywiste, to podkreślam. Ale kryzys dotyczy tych drugich, a na innych rzutuje, więc musimy o tym mówić. Myślą Państwo, że ja chcę o tym mówić? Że to jest, sprawia mi jakąkolwiek przyjemność? Że nie wolałbym mówić o czymś innym? Wolałbym. Święty Piotr Damiani pamiętał jeszcze wtedy. Jak obrzydliwym grzechem jest ten grzech, o którym mówimy? Bo pisał tak. Oczywiście, tego występku, który przewyższa wszystkie straszliwe występki, nie da się porównać żadnym występkiem. Ten występek jest bowiem śmiercią ciała, jest zgubą dusz, plami ciało, gasi światło umysłu, wyrzuca Ducha Świętego. Ze świątyni serca ludzkiego, a wprowadza diabła jako podżegacza do rozpusty, posyła na manowce, całkowicie odbiera prawdę zwiedzionemu umysłowi, zastawia sidła najdącego, wpadającego do studni, zamyka, aby nie wyszedł, otwiera piekło, zamyka wrota raju obywatela niebiańskiej Jeruzalem, czyli dziedzicem piekielnego Babilonu. No jest różnica między tym, co dzisiaj się mówi o. W podejściu do homoseksualisty, pewnie również w kościele, bo tego katechizm nie rozróżnia, z odpowiednią delikatnością i wrażliwością i szacunkiem. Kościół, oprócz tego, że jest sprawiedliwy, tak jak stara się, tak jak jego jak będąc przepraszam, Jezusa Chrystusa, stara się być tak jak Jezus Chrystus, i sprawiedliwy, i miłosierny. Dzisiaj mówi się tylko o tej drugiej nodze, o miłosierdziu. Ale Chrystus był i sprawiedliwy, i miłosierny. Wybaczał grzesznikom i prosił, żeby nie grzeszli dalej, a jednocześnie potrafił wyrzucić kupców ze świątyni i używać twardej mowy do uczniów. A Świętego Piotra, w momencie, w którym mówimy o św. Piotrze, apostole, bo Święty Piotr Damiani żył tysiąc lat później, Świętego Piotra apostoła, Potrafił Pan Jezus w tym samym momencie, w którym ogłosił go papieżem i otrzymał od niego trzykrotne zapewnienie o miłości, chwilę później potrafił mu powiedzieć: Idź, Zejdź mi z oczu, szatanie, bo jest i miłosierny, i sprawiedliwy. I taki być powinien nasz Kościół Święty. I to miłosierdzie również u świętego Piotra Damianiego w tych ciemnych wiekach średniowiecza, jak się pojawi pewnie pod komentarzami i na różnych portalach katolickich, komentarz do tego filmu, nie zabrakło u świętego Piotra Damianiego, żyjącego w samym środku średniowiecza. Oto ja, pisze święty Piotr Damiani, oto ja, nieszczęsna duszo, opłakuję Ciebie i z głębi serca wzdycham nad Twoim katastrofalnym losem. Opłakuję Ciebie, powiadam, nieszczęsna duszo, oddana plugarstwu nieczystości, zaiste godna o jesteś opłakania, zdrojem łez. Zważ, nieszczęśniku, jak wielka ciemność uciska twe serce. Zwróć uwagę, jak gęsta i ciemna mgła cię otacza. Dzikość rządzy popchnęła cię ku płci męskiej? Zapaliła w tobie rozpustny szałku twojej własnej postaci? To jest u mężczyzny ku mężczyźni? Czy kiedykolwiek pod wpływem żądzy „cap“ rzuca się na „capa? Czy Baran rozgorzał szalonym pragnieniem spółkowania z Baranem? Zatem, zgubieni ludzie, nie lękajcie się popełniać tego, przed czym wzdrygają się nawet nierozumne zwierzęta. Nie lękają się, przepraszam. Zatem, zgubieni ludzie, nie lękają się popełniać tego, przed czym wzdrygają się nawet nierozumne zwierzęta. To, czego się zuchwale dopuszcza ludzka niegodziwość, zostaje potępione przez sąd nierozumnych zwierząt. Powiedz niemęski mężczyzno, odpowiedz człowieku z niewieściały, czego szukasz u mężczyzny. Czego u siebie samego nie mógłbyś znaleźć? Jakiej różnicy płci, jakiej odmienności w zarysie członków, jakiej łagodności, jakiego wdzięku i powabu cielesnego, jakiej radości gładkiej twarzy? Błagam, niech cię odstraszy krzepkość, chociażby krzepkość męskiego wyglądu. Niechaj się wzdraga Twój umysł przed męskimi członkami. Biada ci nieszczęsna duszo, z powodu Twojej zguby smucą się anieli, a nieprzyjaciele podskakują i klaszczą. Stałaś się żerem demonów, zdobyczą okrutników, łupem bezbożnych. Dlatego, o nieszczęsna duszo, opłakuję cię tyloma lament lamentacjami, że nie widzę, abyś płakała sama. Dlatego w twojej intencji leży krzyżem na ziemi, iż widzę, jak po tak wielkim upadku niechlubnie wyprostowana ubiegasz się aż o szczytne stanowiska kościelne. Oto najbardziej jesteś godna opłakywania, ponieważ sama nie płaczysz. Pytam was. O godni potępienia sodomici. Czemuż to z tak gorliwą ambicją pożądacie szczytnych godności kościelnych? Czemuż to z tak wielką chęcią usiłujecie usidlić lud Boży waszymi zgubnymi więzami? Sami pogrążacie się w głębokich przepaściach zbrodni i nie wystarczy wam to, o ile nie wplączecie jeszcze innych w wasz niebezpieczny upadek. Każdy niechaj się pilnie szacuje, aby się nie ośmielał przyjmować stanowiska w posłudze kapłańskiej, jeśli w nim wciąż haniebnie króluje występek. Niechaj ten, którego psuje własna zbrodnia, nie pokusił się o wstawianictwo w sprawie cudzych win. Odpuśćcie więc, odpuśćcie i lękajcie się rozpalić przeciwko wam nieugaszony gniew Boga, abyście nawet modlitwami jeszcze srożej nie rozdrażnili tego, którego jawnie obrażacie, niegodziwie postępując. Wstań! Cały czas jesteśmy, powiedziałbym, w rozdziale miłosierdzia. Wstań, proszę Cię, przebudź się o człowiecze zmożony snem nieszczęsnej rozkoszy. Powróć wreszcie do życia, jeśli upadłeś pod mieczem swych nieprzyjaciół. Jeśli słuchasz Chrystusa Wskrzesiciela, dlaczego powątpiewasz o swym wskrzeszeniu? Posłuchaj Jego głosu. Kto wierzy we mnie, powiada, choćby i umarł, żyć będzie. Jeśli ten, który jest ożywczym życiem, chce, abyś powstał, to czemu dłużej znosisz to, że spoczywasz w śmierci? Strzeż się więc. Strzeż się, abyś nie, abyś nie zatwardzał, nie pokutując z powodu wielkości grzechu. Rozpacz nie jest bowiem rzeczą grzeszników, lecz bezbożnych. Na wielkość występków wiedzie duszę, nie wielkość występów wiedzie duszę do rozpaczy, lecz bezbożność. Jeśli Cię więc zwodzi Twe bezwstydne ciało, doradzające miłe rzeczy, jeśli utraciło siedem darów Ducha Świętego, jeśli zgasiło nie oczy twarzy, lecz serca, nie upadaj na duchu, nie rozpaczaj do głębi, ale jeszcze zbierz siły, mężnie się otrząśnij, odważ się czynić dzielnie, a dzięki miłosierdziu Bożemu zdołasz zatriumfować nad tymi nieprzyjaciółmi. Bo tymi nieprzyjaciółmi są tutaj te żądze, ten chęć do... Kontaktów cię z innym mężczyzną. Czemu wątpisz o szczodrości Bożego Miłosierdzia, gdy niestrudzenie będziesz się starał wytrwać? Wyznacz sobie ustawiczną walkę z ciałem, stawaj zawsze uzbrojony przeciw natrętnej wściekłości rządzy. Jeśli płomień rozpusty płonie w swych kościach, niech go zaraz ugasi pamięć o ogniu wiecznym. Jeśli przebiegły zwodziciel podsuwa ci potężny obraz ciała, niechaj umysł kieruje swe oko ku grobowcom umarłych. I niech pilnie zważa, czy znajdzie tam coś miłego w dotyku i przyjemnego dla oka. Tak się ostrzegało przed Grzechem jeszcze niedawno, bo to, że tak tysiąc lat temu pisał Piotr Damiani, to nie znaczy, że tak nie pisano i 100 lat temu, i 80. No, od pewnego czasu się tak nie pisze. Matka Boża w Fatimie pokazała dzieciom fatimskim piekło, żeby ich ostrzec, i os żeby one ostrzegły ludzkość żeby ludzkość nie chciała pójść na zatracenie. Tak Matka Boża w Fatimie okazywała miłosierdzie. Boże, które odbija swoim matczynym blaskiem. Drodzy Państwo, korzystałem z cytatów, które są w książce Krzysztofa Skwierczyńskiego: Mury Sodomy, Piotra Damiennego, Księga Gomory i Walka z Sodomią wśród Kleru. To książka wydana w Krakowie w roku 2011. Sam Piotr Zamiani napisał książkę pod tytułem Księgi Gomory. Tekst pod tytułem, no właśnie, kimkolwiek jesteś sodomi, to pewnie się ukaże za parę dni na portalu PCH24, ukazał się już w 65. numerze Polonii Chrystiana, a więc kilkanaście miesięcy temu, kiedy pierwsze echa homo mafii i tego, że ona się w Polsce za chwilę przestanie móc ukrywać, Docierały do nas. Dzisiaj kontynuujemy w atmosferze w Kościele Wiadomej. Wiadomo, jak jest. Dzisiaj nie ma świętego Piotra Damianiego z nami. Tu na ziemi, jest w niebie, jesteśmy o tym przekonani, oręduje za nami. Możemy go czytać i powielać te słowa. Istnieje jednak bowiem wielu innych kapłanów, którzy widzą wyraźnie oczami to, co się dzieje w Kościele. I chcą przeciwdziałać. Jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalecki, nie muszę Państwu przedstawiać. I ksiądz profesor Dariusz Oko, na przykład, którego również nie muszę przedstawiać, ale pragnę pokazać Państwu jego książkę pod tytułem Lawendowa Mafia z papieżami i biskupami przeciwko homoklikom w kościele. Kliki homoseksualne, które są w kościele XXI wieku, a nie XI wieku, jak Piotr Damiani. Obrazuje książka księdza, profesora Dariusza Oko, którą należy dzisiaj czytać razem z Księgą Gomory świętego Piotra Damieniego. Jestem bardzo ciekaw, czy nasz dzisiejszy program zostanie długo na kanale YouTube. Mam nadzieję, że tak, bo żyjemy w tak absurdalnym świecie, że ten program może zostać nawet przez algorytmy YouTube'a, a nawet przez niektórych jego pracowników. Uznany za godzący w kapłanów. Tak nie jest rzecz jasna, Państwo to wiedzą. Nie mógł godzić w kapłanów ani święty Piotr Damiani, ani święty Bazylia, więc doktorowie kościoła, których Państwu y, cytowałem: Nie godzi w nich ksiądz oko, nie godzę w kapłanów ja. Godzimy w homo-lobby, w lawendową mafię, w tych sodomitów, jak pisał y, ksiądz Damiani. Tysiąc lat temu. A Państwo, drodzy czytelnicy, pch24.pl, widzowie pch24 TV, wspierajcie nas, nasze media, bo takiego głosu wiedzą Państwo sami, że nigdzie indziej nie usłyszycie. Są różne gazety, są różne telewizje informacyjne, też z 24 w nazwie. Są różne media prowadzone przez katolików i pałające miłością do Kościoła, ale z innym charyzmatem niż ten. Który reprezentuje ksiądz Oko, Piotr Damian święty Bazylii, i który ja tutaj starałem się dzisiaj zacytować. Wszystkie te cytaty z Wielkiego Świętego z obu świętych doktorów Kościoła Bazylego i Piotra Damianiego Państwo wykorzystajcie dla dobra Kościoła, pogrążonego dzisiaj w bólu i oplecionego mackami mafii tęczowej. Oraz przede wszystkim ku większej chwale Bożej. Amen.